Tu założył promienniki. 50 cm. Coś odbiera. 40-80 zostaje tak jak było. No dobra, no to na razie musimy kąt zmienić. Szybko i porządnie. Dzień dobry, witamy na kanale. Jesteśmy u Piotrka SQ9RX. Dokładamy 20 metrów do obecnej anteny projektu 3Z9AM. Antena aktualnie pracuje na pasmach 80 i 40 metrów. Tu mamy 80 między drzewami na wysokości około 19 metrów i 40 jest tutaj również rozwieszona. Będziemy dokładać 20. No, zrobimy jakieś pomiary już takie prawie finalne, bo potem jeszcze trzeba symetryzator przerobić i no i będzie już to strojone jakby na zicher. No, przyjechał OZJ guru ESSB polskiej sceny krótkofalarskiej. Proszę nie filmować. Ja się nie zgadzam na żadne jakieś tam. No po prostu się nie zgadzam. To już jest za późno. Czyli ja bym wyciął w ten sposób tutaj. Tu założył promienniki z jednej i z drugiej strony. Tu wywiercił otwory i zamocował na opaskach kablowych drabinę i podłączył. Pewnie. Wtedy to będzie sztywne. Tak. A drugą część bym wykorzystał dzieląc na pół i byłoby na końce. Tak jest. 5. Weź to tak ładnie zaokrągli. Estetyka musi być. No, no tutaj tak. Jak pół Polski to będzie oglądać, to musi być ładnie. Izolatory końcowe już gotowe. Błyszczący, żeby wszyscy widzieli. No, bo to i tak jak będziemy stroić, to żeby nie było tak na sztywno. I teraz będzie druga końcówka. Daję radę. Tą fusierkę to się wytnie. Tak szybko zrobił? Co? Na tym samym. Na tych. To nic nie zmieni tam, a będziesz miał od razu, dolutuje się tylko do tego. A to jest do... przewiniesz tutaj te, tak? Chyba tak zrobię, no. Że chyba się tu przewinie. Tak myślę właśnie, jakby to... Ja bym tak nie kombinował. Czyli tak? Zrób to tak, jak zrobiłeś, no. Czyli tak, tak i tam, żeby wychodziło. O tak. No i to będziesz miał tam. To do drabiny i drabinę tylko puszczasz tędy, nie? Aha, i cześć. No można. Żebyś jej nie ciął, rozumiesz? Dobrze gadam, a to se trytytkami złapię potem. Tu jeszcze sobie zrób sobie jeszcze tu te dziury, żeby się trytytkami drabinę złapał. Rozumiesz? Tak. Żeby drabina szła tak. Tak. Tak, nie? Uh-huh. I tu sobie zrób takie małe dziurki to jeszcze. Mógłby nawet to jeszcze przepleść tam na drugą stronę, żeby się sklinowało. Dobra, to no tak, tak, tak. To już mu nie wyjdzie. Tak. No i dokładnie. Nie będzie musiał drabin rozcinać, tylko se natnie i dolutuje do tego. Natnie, dolutuje i... Tak, jest git. Pytanie, czy drabina wytrzyma, nie? Nie, wytrzyma. Jaki tam jest drut? 2,5 euro. No to chłopie. Miała być czwórka. Piotrek planował Marconiego zapinać. Aha. Ale elektrownia odmówiła. Tu sobie zaznacz miejsce, w którym jest jakąś taśmą ta linka. Tak, żeby naciągnięta była. Tak samo, żeby potem była. A, dobrze ci powiem. Dobra, dobra. Antena królicze uszy, trzeba taką, niech na niej zaprojektuje taką. Byś sobie Piotrek powiesił na 15 metrów antenę królicze uszy. I byś się ktoś pytał, to byś mówił, że masz taką. Albo mysie łapy, by była z takimi tymi pazurami. Królicza łapa. Antena królicza łapa. Dobra, opuszczamy antenę i... Z tej strony ją opuścić trzeba. Tak, i będziemy instalować izolator w drabince. Tak, tu musisz popuścić tą 40.
Coś tam chłopaki rozprawiają. No jest. Ty już opuścił tam? Nic nie opuszczałem, bo trzeba obciąć cztery tytki. To chodźmy obcinać cztery tytki. Jeszcze jedno? Tak. Dobra, super. Bo ostatnio nam to uciekło, więc trzeba to zabezpieczyć długościowo. Teraz tu trzeba popuścić. Idź tam do Pawła, żeby mu nie uciekły z tego. Z butli. Poszła. To gdzieś przymocuj, no nie? A ją trzeba będzie jeszcze tam naciągnąć, to naciągniesz ją, Piotrek, a ja ten przewód koncentryka przeciągnę, żeby nam drabinka zeszła na tą stronę. Bo się zawiesiła na tych krzokach. Okay. Dobra, tak. Dobra, w dół! No, wystarczy. Jest okej. Okay. Mamy ją. Pół metra. A, czyli jednak pół. 50 centymetrów. No to zaznacz. Ja przytrzymam. Dobra. To wystarczy, jak tylko tak natniesz pół. O, właśnie. I już wystarczy. Dobra. Nie przecinaj go. Nie chcę właśnie, ale chcę trochę odsunąć izolację. Dobra, i muszę iść po promieniu. Zaznaczam, wejdę w strukturę. Łapię. No ciekawe, jak to będzie chodzić. Słuchaj, zawsze lepiej niż to, co musiał skrzynką dostawać, nie? Pewnie. Dobrze to będzie działać. Też będzie wysoko. Leży to, czy to przytrzymam. Nie chciałbym, żeby ci kapał na dłoń. A, tam nie przejmuj się. Niech mu kapnie. Nie takie rzeczy mi kapały. No. No i zostaw. Tak. No to dobra, to klejmy. Klejem teraz. I w górę serca. Aha, jeszcze linki tylko do tego, no nie? To będzie pierwszy film dokumentalny w Polsce z montażu anteny kofalarskiej. My jesteśmy, panowie, pionierami. Ten klej to w ogóle jakiś lepszy chyba. Bo widzę, że on nie dość, że... On jest mocny. Mocny. Płynny, ale nie ścieka. Tak, są trzy kleje, trzy rodzaje. I trzyma skubaniec. Jest biały, taki żółty, taki ten i ten jest najmocniejszy. No, przy tych robią nim. Przy czym? Przy gniotkach, nie? Aha, tym. Tak. Luksus. Mercedes wśród anten. To niedługo zieloni przyjadą, że ptaki się rozbijają o te anteny, bo takie zasieki jakieś powiedzą, że polujesz na chronione gatunki. No idziemy mierzyć już, wszystko wisi ładnie, mniej więcej wyregulowane. Idziemy robić wstępne pomiary, chodź. Najpierw można na radiu sprawdzić sam, no nie? Coś odbiera. Aha. Nie to co trzeba. Dobra, patrzymy. Co tu dajemy? Nie, gdzie to jest AM. Moc na minimum. No i daj mu tu. SWR. Jest SWR. Transmit. Gdzie ona jest? Gdzieś w pierony. Jest. 40-80 zostaje tak jak było, a 20 jest tylko i wyłącznie wzdłuż, równolegle wzdłuż pod 80. Okej, dobra, bo ja nie widziałem tego rysunku i myślałem, że ma być tak samo przekoszona jak wszystko. Dobra, okej. Okay. Nie. Wszystko, resztę zostawiacie tam, gdzie było podczepione, a 20 rozciągacie pod. Nie dobra. To mieć najmniejszego wpływu. Okej, okay. No hej. Będziesz płacił za nadgodziny, kurwa.
Tanio Piotrek nie będzie już. Teraz będzie i tak prosto to zrobić. No bo to tu się obracamy. To nie ma żadnej filozofii. Idź tam i przenios ją tam do tego. Do huśtawki przywiąż. No pewnie, tylko przesunąć linkę i już. I hop. A przeszła. No dobra, kolejny tu się wkradł mały błąd, czyli podłączyliśmy zasilanie dwudziestkowej anteny nie w tym miejscu, bo ma iść nie pół metra od punktu zasilania, tylko pół metra od przyłączenia symetryzatora. No tośmy się narobili. Pół metra to pół metra. Ale nie od tej strony. No dobra. Słuchaj, godziny lecą, no. Od baluna. Nie od początku drabinki, tylko od baluna, tak? Teraz tak. Jak to robimy? Szybko i porządnie. Dobra, tylko czekaj. To pójdzie do góry. To jest 40. Tak samo, po prostu przesuń na dół. To jest 20. I tyle. Jak i to było? Spod spodu czy z góry? Spod spodu, no. Najwyżej się przerzuci to. Czyli już. Czyli nie da się tak spod spodu. Musimy to tak zrobić. Nie? Dobrze to gadam? Tak. No tak. I tak, dobra, tak. To jest to. Dobrze gadam? Tak. Tak, no. To nie jest problem. Podwijamy sobie. Dobra. Nie jest problem. Jakoś sobie poradzimy. Najwyżej Paweł wyjdziesz na drzewo i będziesz tam odwijał, no nie? Co ty, kurwa, małpa jestem? Ja to było. Lęku wysokości nie ma. Okej, wisi już. Poprawiona troszkę. Punkt zasilania we właściwym miejscu. No, idziemy, zmierzymy zaraz. Dobra, zobaczymy na razie na radiu. AM. O, no. No działa. Jest ok. Zaraz analizator wepniemy, ale to zawiera się w przedziale między 1,2, 1,3, 1,5. Dobra, wepniemy sobie analizator i zobaczymy, co na MFJ nam pokaże. 40 jest, powiedzmy, 1,5. 80 jest tak samo. 20 jest, już ci mówię. Gdzie jest? To jest koło dwójki. A gdzie jest dobry? Na 14-100. 14-100? Tak. Jest idealny? No nie, no koło dwójki. Aha. Ale na radiu tam mniej pokazuje. Balun jeszcze będzie do wymiany. No dobra, no a to na razie musimy kąt zmienić. Tak. To idźcie zmienić. Zwłaszcza tam. Tak, zmieńcie kąt, żeby ona była bardziej do góry, bo jest za mała impedancja i tyle. Ja obserwuję. Poprawki wprowadzone, kolejne. Niezła kurtyna się z tego zrobiła. Chłopie, zaraz powiedzą, że ty tutaj stację masz tą propagandową, szpiegowską. Zaraz brzmią do ABW skierowanie. No. Bo widzisz, tu już jest wyciągnięta, a tam to się nie ruszyło, no. Tak. A powiedz mi, ta drabina ma nie być bardziej tu przesunięta? No, jest luks, no. Była prostopadle do... Tak jak Paweł mówi, przesuwamy tą tytytkę, to przesuwamy, żeby było bardziej równo, tak jak tam, i skracamy 20 od 10 centów i tyle. Ja bym o więcej skrócił. Na razie o 10. To opuszczamy. Tak. O 10 czy o 5? Mimo, że jest nawet ten, to... Dobra, jest już skrócona. Idziemy mierzyć. Prace leśne zostały zakończone. Dobra, na razie zobaczmy, co z tego wyszło. No dobra, jest okej, okay, no. Może być. Na razie, bo i tak będziemy jeszcze balun zmieniać. Więc spokojnie może zostać. Jest tak. Na 3,72 masz 1,6. Na 7,200 masz... Na 7, no takie 150 masz 1,4. Czy tam 180. I na 14...
14, 200 masz 1,5, 1,6. No, luks. Może być. Na początek spoko. No nie? Okej, tu mamy jeszcze AM, sprawdzimy. On nie wykrywa, znaczy nie wychyla się w ogóle. Na, no tutaj bez skrzynki. Radio pokazuje tam znacznie mniej niż, MFJ. Także siadło to. Do poprawek dalszych jeszcze po nowym balunie i będzie ok. Nie po instrybutorze. Nie, no to na ziemię rzuć. Daj ten nowy. Trzeba będzie chyba skrócić trochę te, bo... Czy nie? Poczekaj. Wyjścia z niego. Słuchaj, to tak to lutuj. Tak to lutuj. No to skrócić, tą stronę. To, tak, tak, tak. No to już. Wszystkie tak zrób. Żeby trytytka była naciągnięta, wiesz, tak. Dobra, dobra. Chociaż... To powinno trzymać, nie? A nie balun. Mhm. To może nie szalej tam z tym. No, tylko z tej strony. Nie szalej. Nie szalej. Balun podmieniony. Jedziemy do góry. Czekaj, bo się tu wantuje. Dobra. Do góry. Okej. Okay. Poszła. Tak, tak. Już Piotrek musi podjeżdżać. Okej. Okay. Podmieniony. No, to ładniej jest, na pewno. Wyglądało to tak. Zobaczymy, co jest na siódemce. Tak. Na 7.1 jest X2 75 ohmów 1,5. Dobra, zobaczymy co na 3,7. Tu jest podobnie. 3,725 X6. A tu jest to samo. A wkurowane. O, będzie. Dobra. Jest to. Jest dobrze. 30 centymetrów. 45. 45 centymetrów. Nożyczek. Znaczy ten obcinaczki. To w tą stronę chyba, czy w którą? Nie, to jest w tamtą. W tamtą. Tak. Dobrze. A zawijamy na 30, tak? Mhm. Strojenie na nowym balunie zakończone. Siódemka wychodzi najlepiej. Osiemdziesiątka też dość dobrze. Poprawiły się X-y zdecydowanie. Pospadały. Jak widać. I teraz 20 metrów. Tak to mu przesunąłem. Okolice 303 mniej więcej. No ciężko już się wstrzelić, natomiast no umówmy się. Trzypasmowa antena na jednym przewodzie i wszystko praktycznie w rezonansie. Jeszcze jest i tak do podniesienia z jednej strony na 2 metry, więc na razie nie świrujemy. Zostawiamy tak. Jest bardzo dobrze. No. No i to działa, bo już jest sprawdzone, także zaraz podpinamy do ICOMA i patrzymy co się dzieje na pasmach. To się nazywa wyczucie czasu. Właśnie zaczęło lać. Ale leje, fest. Idziemy, koniec zabawy. Antena zestrojona. Aha. Ale leje.